polskiego systemu prawnego, zarówno dla wszystkich nas, Polaków, jak również także osób z zewnątrz, inwestorów, jeżeli będzie tak dużo niepewności prawnej. Ja mam głębokie zaufanie do pana prezydenta i jestem przekonany, że dokona najlepszego wyboru. I myślę, że jeżeli Borys Budka wskazał, rozumiem, że to w trybie konstytucyjnym, bo szef partii opozycyjnej, jeżeli wskazuje prezydentowi, kogo ma wybrać, tak naprawdę naznaczył pana profesora Wróbla piętnem upartyjnienia platformerskiego. W Warszawie odbył się tak zwany protest przedsiębiorców. Inicjatorem i organizatorem strajku jest Paweł Zanajmio, kandydat na urząd prezydenta, który został zatrzymany przez policję z powodu naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. W tej kolejności zatrzymujemy osoby, które łamią prawo, a mówimy o przestępstwie, czyli mówimy o sytuacji naruszenia nietykalności, mówimy o czynnej napaści na policjantów, mówimy o niszczeniu radiowozów. To z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia między innymi przed tygodniem, przed dwoma tygodniami. Teraz również już wiem o tym pierwszym zatrzymaniu, gdzie mamy naruszenie nietykalności. Tyle z tego typu działań należy się spodziewać. Na pewno nie będziemy we wszystkim bawić tego typu zachowań, bo na to nie może być. Rozumiemy emocje, które to będą osobą, ale nie będzie podkreślamy teraz, nie będzie pozwolenia na naruszenie tego. Mamy do czynienia z nielegalnym zgromadzeniem, to jednak mimo tych apeli, mimo tych bardzo dużych rozmów, osoby pozostawały na miejscu. Finalnie stwierdzi, że mamy już osoby zatrzymane. Jedną z osób zatrzymanych jest pan Paweł Tanajno, który naruszył nietykalność kierowcy policjanta. Osoba została zatrzymana, zatrzymana procesowo. Będą teraz wykonywane czynności związane z przyjęciem zawiadomienia, chociażby wykonanie czynności z osoby zatrzymaną. I te czynności cały czas trwają. Oczywiście należy, że panujemy nad sytuacją, jednak nie chcę to wiele osób zapomnieć o tych podstawowych liczbach. Te podstawowe liczby, na które powinniśmy się skupić, to ponad 20 tysięcy osób chorych i 20 tysięcy osób, które zmarły na terenie naszego kraju. Jeżeli ktoś uważa, że to jest dobry czas na to, żeby organizować zgromadzenie, to znaczy, że jest obojętny na te tragedie, które im się wydarzyły. Szefowie resortów spraw wewnętrznych i administracji oraz zdrowia zapewniają, że nie ma mowy o trwałym ograniczeniu praw obywatelskich w zakresie manifestacji. Czasowy zakaz podyktowany jest wyłącznie względami bezpieczeństwa epidemicznego. Dotyczy to wydarzeń kulturalnych oraz sportowych. Ta dyskusja w wielu krajach europejskich, w którym momencie i na jakich zasadach ten zakaz poniżowy. Wiele rządów składa deklaracje, że być może w sierpniu, być może we wrześniu będą warunki epidemiczne, które pozwolą na poluzowanie tych zasadów, na możliwość gromadzenia się na meczach piłkarskich, na ważnych dla ludzi koncertach muzycznych, na manifestacjach politycznych. Bardzo dokładnie analizujemy argumenty za i przeciw, jeżeli chodzi o moment. Kylian Mbappé. Fakt, że ktoś się czuje dobrze, nie oznacza, że nie jest chory. Robienie tego zgromadzenia, robienie koncertu, robienie wielkiej imprezy, oznacza ryzyko dla wszystkich. I oczywiście chcielibyśmy jak najszybciej, żeby Polska wróciła do normalności takiej, jaka ona może być, do odmrażania poszczególnych sektorów gospodarczych. W związku z tym utrzymanie reżimu, utrzymanie epidemii w ryzach leży w interesie nas wszystkich. Małopolskie Biuro Prawa i Sprawiedliwości oraz Biuro Poselskie Ryszarda Terleckiego zostało zdewastowane. Na drzwiach, a także przed budynkiem, na chodniku pojawiły się wulgarne napisy. Funkcjonariusze policji zabezpieczyli monitoring. Apelujemy do wszystkich środowisk politycznych o obniżenie stopnia emocji i agresji, powiedział wicemarszałek senatu Marek Pejk. To nie jest pierwszy tego typu akt związany z tym biurem. Były już wcześniej podobne. Przed biurem mieliśmy kilkukrotnie właśnie takie wygarne napisy. Pierwszy raz ktoś targnął na klatkę schodową, pierwszy raz spotkaliśmy się z taką bezpośrednią próbą przemocy. Potępiamy bardzo tego typu zachowania. Pragniemy stąd, z Krakowa,
wystosować apel do wszystkich środowisk politycznych, do wszystkich uczestników kampanii wyborczej, do wszystkich ludzi, którzy są jakoś zainteresowani zaangażowaniem w życie publiczne w Polsce, ażeby obniżyć stopień agresji. Pan Rafał Trzaskowski w jednym ze swoich ostatnich wywiadów mówił, że to Prawo i Sprawiedliwość jest odpowiedzialne za rozgrzanie emocji w polityce. Nic bardziej błędnego. Dziwnym trafem to biura parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości są co jakiś czas właśnie miejscem ataków coraz bardziej bezczelnych, brutalnych, fizycznych ataków nienawiści. Teraz komentarz wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, które to biuro zostało zdewastowane. To jest poziom naszych politycznych czy przeciwników, to polityczna wydaniowa. Była i bardzo ważne komentarze biura, także zdecydowanie zdewastowanie drzwi wejściowych, no nie udało się zdewastować, ale je zniszczyli. To jest poziom naszych politycznych przeciwników, to ta właśnie polityczna podziemia, która w różny sposób próbuje uczestniczyć w życiu publicznym, no w najgorszej formie to jest możliwe. I trzeba się z tym liczyć, że to jest to są ludzie, którzy popierają kandydatów, którzy w tej chwili próbują przebić się do coś mi się zdaje, że grając tak dalej w kwalności związane z ustaleniem sprawców, mówił sierżant sztabowy Bartosz Lidec. Policjanci otrzymali dzisiaj informację od jednego z współpracowników z biura poselskiego na ulicy Retoryka 7, że prawdopodobnie w nocy miało dojść do aktu wandalizmu. Nie znali sprawcy, bo sprawca uszkodzili drzwi wejściowe do biura. Został napisany wulgaryzm i zostały pomazane drzwi. Policjanci przyjęli zawiadomienie. Obecnie trwałem czynności związane z ustaleniem sprawców. Zabezpieczany jest monitoring. Policjanci prowadzą pod kontrolą ustaleniami. No więc, głośna dyskusja o filmie Sylwestra Latkowskiego nic się nie stało. Przywołane do się wydarzenia, a najmniej prokuratura, a także resort sprawiedliwości. Prokurator generalny Szczecina ustalono, że Wojciech chce prawie rok wykorzystywał seksualnie swoją córkę. Pokazywał jej też części pornograficzne. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skierował w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego. Wskazał w nim, że orzeczona wobec Wojciechu Czesara jest rażąco niewspółmierna w stosunku do niezwykle wysokiego stopnia administracji społecznej wchodzimości czynią się w liście dopuści. Na szczególne podatnienie zasługuje sam fakt molestowania małoletniej córki przez ojca, który wykazywał całkowity brak sensu w stosunku do wiadomych. Będę sądy nieczą karać. Przed śmiercią nastolatka napisała koleżance, że została zgwałcona. Na pewno jeden z najmocniejszych punktów zespołu. Przyjrzyjmy się bliżej jego świetnej dzisiejszej. To prawo, jeśli naprawdę nie lecz. Jest bardzo aktywny sprzątek, często już próbują szczęścia, co mogę państwa teraz zobaczyć na swoich ekranach. Jedna bramka już ma na koncie. Proponował im pracę i obiecywał duże pieniądze. Później, stosując szantaż, wykorzystywał je seksualnie i nagrywał. Krystek odsiaduje już wyrok 3 lat więzienia za zgwałcenie nastolatki, ale od 1,5 roku toczy się kolejny proces, w którym mężczyźnie zarzuca się popełnienie 65 przestępstw, w tym 40 o charakterze seksualnym. Zarzuty dotyczące wykorzystywania seksualnego ukryto także właścicielki wysokowskich klubów, w tym Zatoczyszczyki. No ale spóźnił się jednak i tak. Krystek poszedł siedzieć, natomiast pan Marcin też w tym czasie odgraził się na porach. Po emisji filmu na polecenie prokuratora generalnego powołano specjalne zespół prokuratorów. Wątki zostały w filmie ujawnione, będą sprawdzane przez zespół tych prokuratorów pod kątem tego, czy nie stanowią elementy jakichś postępowań karnych i sprawdzanych.
Jeżeli natomiast nie stanowią, będą wówczas elementem takich kompensowań, żeby z kolejnego kontynuuje Sylwestra Lasowskiego trudno mówić o tym, żeby się nie stało. Dzisiaj wiemy, że pedofilia to zjawisko jest bardzo wielu środowisk, ale są też środowiska, w których ona jest po prostu chroniona. W walce z nią ma pomóc także Komisja do Spraw Pedofilii. Szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że w przyszłym tygodniu przedstawi i zgłosi kandydatów do komisji. Gabriela jak Panorama. Ładnie rozwija się ta akcja. A zatem gości programu Salon Dziennikarski po edycji filmu Sylwestra Laskowskiego zmartwienie budzą reakcje środowiska celebrytów, którzy kształtują pomysł wielu Polaków. Ktoś taka system murem za taką szczepię podnosił. I były to tak zwane gwiazdy, tak zwani celebryci, którzy kreowani są przez różne i tabloidy, i różne tego rodzaju promocje medialne na autorytety. Na osoby, które siadają na przykład w śniadaniówkach i mówią, czy młodzieży, czy w ogóle ludziom mówią, jak mają żyć. I z tym mają się bardzo uważać. Ja jestem to taki, jak to ma karusterowana reakcja osób publicznych na ten temat. Wistek nie mamy, nie ma.
słyszał? A Paweł Bąk słyszał? Paweł? Gdzie? Słyszę problemów rolników i sadowników. Aleksander się ma dużo miejsca na brakuje rąk do pracy. Nie ma piska sędzia. I tutaj wniosek od razu do ministra Tarczyckiego. Rolników nie wolno zostawić samych. Nie mogą płacić za testy na koronawirusa do swoich pracowników, którzy przyjeżdżają z Ukrainy. To minister rolnictwa i rozwoju wsi już zapowiedział. Ci pracownicy zagranicy, którzy mają status pomocnika rolnika, podlegają ubezpieczeniu i odbywają kwarantannę w Polsce, mogą mieć zapłacone za niezbędny test ze strony NFZ-u, czyli ze strony państwa polskiego. To rozwiązuje praktycznie wszystkie problemy zatrudnienia pracowników obcokrajowców w Polsce przy zbiorach. Szef resortu rolnictwa dodał, że przygotowany program retencji i zaplanowane w nim inwestycje zakładają zwiększenie poziomu retencjonowania wody w Polsce do 15%. A to już Gniezno. Szymon Hołownia mówił tu o wsparciu dla samorządu. Rzeczpospolita wtedy będzie znowu naszym państwem, krajem nas wszystkich, jeżeli ona będzie zarządzana tak jak miasta dzisiaj w Polsce często są zarządzane. Nasze państwo musi stać się naszym miastem. Miastem stołecznym Warszawa zarządza Rafał Trzaskowski, który w zachodniopomorskim mówił, że rozwiązania antykryzysowe rządu są niewystarczające. Nigdzie w tej dyskusji nie widać prezydenta Rzeczypospolitej. Nad Pałacem Prezydenckim powiewa biała flaga, pan prezydent niestety nie zabiera stanowiska, milczy. Rano prezydent Andrzej Duda był w jednej z firm w Garwolinie, która skorzystała z rządowej tarczy antykryzysowej. To przykład tego, że ta pomoc, która została przygotowana i zaoferowana przeze mnie i polski rząd, trafiła tam, gdzie powinna i wsparła rzeczywiście tych, którzy produkują, tych, którzy mają miejsca pracy. Politycy partii rządzącej od kilku dni apelują do Rafała Trzaskowskiego o skuteczniejsze rozpatrywanie wniosków o pomoc do końca w ramach meczu, 9 minut. Do tej pory stołeczni zobaczymy, co teraz zrobi. 12% wniosków. Jest piłką na bramkę. Tymczasem prezydent Warszawy znalazł czas m.in. na przygotowanie dla podpowiedzenia alternatywnej listy przewoju Turcji. Ja z Stanowiska zostałem zaproszony do terenu polskich gmin. Natomiast nie umiem śpiewać. Oficjalna kampania wyborcza ruszy dopiero, gdy ogłoszony zostanie termin wyborów. Daniel Jagielski, Panorama. Na obradach Senatu nad specustawą dotyczącą wyborów prezydenckich rozmawiali politycy w programie Pakiet Wyborczy. Senat w tej konfiguracji, jak jest w tej chwili, może tylko i wyłącznie wydłużać do maksymalnego przewidzianego konstytucją terminu 30 dni swoje prace. Senatorowie, którzy mają większość, którzy wybrali marszałka Senatu Grodzkiego, mają świadomość, że każda uchwała Senatu, jeśli nie ma aprobaty senatorów Prawa i Sprawiedliwości, nie będzie akceptacji w Sejmie, bo to Sejm decyduje ostatecznie o kształcie ustawy, która ląduje na biurku prezydenta. Następnie prezydent decyduje o tym, czy będzie ona opublikowana w dzienniku urzędowym, czy też nie. Wakacje spędzą w kraju. Łukasz Janik.
Po przerwie wywołanej epidemią to gospodarstwa agroturystyczne wraca do życia. Dla Ewy i Przemysława Dzikiewiczów to powód do radości, bo gospodarstwo jest całym ich życiem. Powolutku zaczynają rezerwować, na razie wpadają takie bardziej weekendowe rezerwacje. Ale goście bardzo wyjeżdżają zadowoleni. Praktycznie dużo się teraz zdarzyło, że ci, co po weekendzie wyjechali, zabukowali od razu na wakacje. Polska jako najpopularniejszy kierunek wakacyjny Polaków to wielka szansa na to, by krajowa branża turystyczna odrobiła straty. Liczymy na to, że większość ludzi jednak przejdzie może nad nasze polskie morze. To nam da jakąś szansę na to, żeby się troszkę odbić. Już za tydzień po Polsce będzie można podróżować szybko. LOT uruchamia pierwsze krajowe połączenia. Z Warszawy do Gdańska do 3 razy dziennie, z Warszawy do Rzeszowa, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Zielonej Góry i Szczecina do 2 razy dziennie, a także z Krakowa i... Zaplątało do chujca. Mówimy tu o rejsach. Na razie najczęściej podróżujemy własnymi samochodami i to tak bezpiecznie. Przyjechaliśmy z Kielc na kawę, żeby uruchomić gospodarkę. Gospodarka, której podporą przeciw 2 miesięcy jest tarcza antykryzysowa. Do tej pory na ochronę miejsc pracy przeznaczono prawie 4 miliardy złotych. Ze wsparcia skorzystała m.in. ta rodzinna firma z Garbolina. Firma otrzymała tak zwane postojowe, dzięki temu połowa pracowników oczywiście pracowała, połowa była na postojowym, bo taka była sytuacja rynkowa. Dzisiaj powoli to wszystko wraca do normy, tak jak mam nadzieję, wraca do normy polskiej cała nasza gospodarka. Do normy wraca też sytuacja na murawach. W poniedziałku na pełnowymiarowych boiskach piłkarskich może jednocześnie przebywać 22 zawodników i 4 trenerów. W najbliższych miesiącach dzięki rządowej inicjatywie w takich miejscach pojawi się zadaszenie. Podjęliśmy decyzję, żeby wszystkie te wnioski, które do tej pory do nas płynęły, zostały zaopiniowane pozytywnie. Będzie już wkrótce, w miesiącach licząc, najbliższych 12 takich wojsk. Kolejny etap odmrażania sportu już za tydzień. Wrócimy z imprezami do 50 osób na otwartej przestrzeni, a także baseny czy kluby fitness też chcemy oczywiście otworzyć. To bardzo ważna informacja, nie tylko dla tych, co dbają o formę. Pytanie, nie zastąpi zajęć w siłowni. Zupełnie inne mięśnie pracują, brakuje mi ciężarów, mi brakuje, nie mam w domu takich ciężarów, nie mogę niektórych partii mięśniowych ćwiczyć sama. Klienci czekają tak na powrót do aktywności, bo dla każdego jest to ważne, bo dla nas to jest kwestia bycia, nie być. W takich miejscach również trzeba będzie zadbać o dezynfekcję i odpowiednie zyskanie. I panorama. O wznowieniu połączeń lotniczych w kraju mówił wiceminister infrastruktury Marcin Szorała. Jak podkreślił, wprowadzone zostaną dodatkowe procedury w stosunku do tego, co było przed epidemią. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Sytuacja w Polsce jest już na tyle opanowana, że to ryzyko związane z podróżowaniem lotniczym na lotach krajowych wydaje się nie jest zbyt. Oczywiście przy zachowaniu tych dodatkowych zasad bezpieczeństwa mamy nadzieję, że więcej osób na tym pracuje, żeby wzbogacić tę ofertę, żeby rozwijać tę ofertę połączeń krajowych. Może to lato w sensie turystyki będzie właśnie tym latem, kiedy szczególnie Polacy będą spędzać wolny czas w kraju, również docierając na wakacje samolotem. Oczywiście, tak jak wszyscy przewoźnicy na świecie, w sytuacji, kiedy przez 2-3 miesiące praktycznie nie ma przychodów, a do poziomu tego sprzed epidemii, no to pewnie będzie jeszcze wiele miesięcy wracał. Nie jest to sytuacja szczególnie dobra, ale tutaj zarząd spółki bardzo rozsądnie podchodzi do sprawy, optymalizuje koszty, dokonuje pewnej transformacji modelu działania firmy, przez na przykład te loty cargo zyskują teraz na znaczeniu. Nie obejdzie się pewnie bez również wsparcia ze strony rządu, ale to wsparcie razem z dobrym zarządzaniem, ograniczaniem kosztów, myślę, że spowoduje, że kiedy za 2-3 lata LOT jako taka bardzo agresywna, dobrze zarządzana, rozwijająca się firma wręcz może zyskać, bo na rynku zrobi się trochę miejsca, słabiej zarządzane firmy stracą część rynku, także w perspektywie tej dłuższej jestem tutaj bardzo dużym optymistą. A pierwsze rozkładowe rejsy pasażerskie po ponad 2-miesięcznej przerwie obsłuży m.in. lotnisko we Wrocławiu. Tam była nasza reporterka Anna Nowakowska. Co teraz zrobi? Wrocławskie lotnisko, podobnie tak jak dzisiaj, od kilku tygodni świeci pustami, a wszystkie te kurwa! Ruchy powietrzne, ruchy powietrzne, ruchy powietrzne, ruchy
ograniczone oczywiście ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa. I dzisiaj wrocławski lotnisko mówi, że lotnisko ma 100% straty w dochodach. Ten powód ma powoli wracać do życia, będzie to powolny powód oczywiście, powód małymi krokami, ale dzisiaj Rada Ministrów informuje, że od 1 czerwca powraca ruch powietrzny krajowy. Wrocławskiego lotniska dwa razy dziennie polecimy do Warszawy, natomiast polskie linie lotnicze nas informują, że od 1 czerwca przywraca 30 połączeń. Mają to być przede wszystkim połączenia do tych miast, gdzie sytuacja epidemiczna jest w miarę ustabilizowana. To będą m.in. połączenia z Warszawy do Gdańska, Poznania czy też Krakowa, a czy ta siatka linii, siatka połączeń zostanie zwiększona, linie lotnicze LOT będą informowały dwutygodniowe wyprzedzenie. Oczywiście ten powrót będzie inny, będą przede wszystkim obowiązywały inne procedury zachowania bezpieczeństwa. Już na samym lotnisku pasażerowie będą musieli mieć założone maseczki. Będą musieli przede wszystkim utrzymywać dystans pomiędzy innymi pasażerami i dezynfekować swoje ręce. Podobne zasady będą obowiązywały również na pokładzie samolotu. Tam również już przed wejściem na pokład każdy pasażer będzie musiał mieć mierzoną temperaturę. Przez cały okres lotu będzie musiał mieć założoną maseczkę i również będzie zachowany dystans pomiędzy innymi pasażerami. Posiłki będą podawane w pojemnikach jednorazowych i każdy z pasażerów będzie mógł przy sobie mieć tylko jeden bagaż. Na pokładzie samolotu będą również filtry, które mają eliminować obecność bakterii i same pokłady samolotu w po każdym nocie będą dezynfekowane. To są oczywiście wstępne procedury, które w razie konieczności będą modyfikowane i one dotyczą, tak jak powiedziałam, połączeń krajowych, bo te wracają od 1 czerwca. Połączenia międzynarodowe mają powrócić 6 czerwca. Jak one będą wyglądały i których państw będą dotyczyły, to oczywiście będzie to zależało od sytuacji epidemicznej. Teraz również będzie o transporcie, ale kolejowym. Pociągi premium znowu są dostępne dla pasażerów, a wraz z odnawiania połączeń międzymiastowych przez PKP Intercity Polska ruszyła w pendolino. Tak jak we wszystkich pociągach, i tu obowiązują reguły sanitarne oraz ograniczona ilość miejsc. Na swoje otwarcie wciąż jednak muszą poczekać wagony restauracyjne. O szczegółach. Po ponad 2 miesiącach pendolino wróciło na tory. Łącznie tu na razie 8 połączeń kursujących na trasie Kraków-Warszawa-Trójmiasto. Pierwszy raz powyżywałam właśnie, to było pierwszy raz. Teraz trochę już jej nie spoję, bo po 2 miesiącach się rozpoczęłam. We wszystkich pociągach obowiązują nowe reguły sanitarne. Na razie możliwe jest sprzedaż biletów tylko na połowę miejsc siedzących. Tak, aby podróżni zajmowali najwyżej drugie miejsce. Ludzie siedzą oddzielnie, co drugie się zajmują, niegodnie jest, to zainfekują. Pociągach premium pasażerowie otrzymają od obsługi pakiet ochrony osobistej, jednorazowe maseczki, rękawiczki oraz chusteczki dezynfekujące. Po każdej podróży wszystkie pociągi są dezynfekowane. Wszystkie jazdy czyszczone są także klamki, poręcze i przyciski otwierające drzwi. Wszystko chodzą, przystąpiająca wchodzi pani. Odmrażanie połączeń międzymiastowych PKP rozpoczęło na początku maja. Wówczas na tory wróciło ponad 40 składów, które umożliwiają dojazd m.in. do Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Katowic, Przemyśla, Lublina, Łodzi, Szczecina, Zielonej Góry czy Olsztyna. Tylko w pierwszych 2 tygodniach z pociągami podróżowało ponad 3 razy więcej pasażerów niż jeszcze miesiąc wcześniej. A ta liczba wciąż rośnie. Zwiększamy liczbę na przykład wagonów, tak żeby podróżnicy...